Witajcie. Z tej strony Gwiezdny Klucz. Gramy w Sekiro. Wróciłem nareszcie. Stęskniłem się za tym wszystkim. A teraz nie będę dużo gadał, po prostu jeden z ostatnich odcinków. Szykujemy się do ostatecznego starcia. Może nawet uda się wystuprocentować grę na tyle, na ile pozwala mi to, powiedzmy, wszystko co zrobiłem. A teraz tylko najważniejsza rzecz. Próbujemy pokonać kolejnego minibossa. Bo w sumie wpadłem na pomysł, jeśli się uda, będzie fajnie. Jeśli nie, to nie. O. Czyli jednak nie mogę w ten sposób. A szkoda. Bo wiecie, no, miałem pomysł, żeby najprościej w świecie podejść, się ukryć, rozumiecie? Ale mnie zauważył, pewnie przez to, że nie mam umiejętności związanej z dźwiękiem. Dobra, tuż mnie nie znajdą, więc posążek w świątyni. I próbujemy ponownie. Jezu, czy ja naprawdę wziąłem do świątyni? Tak, serio wziąłem do świątyni. Dobra, mniejsza o to. Rozumiecie, chcesz być gotowy do wszystkiego, wystuprocentować grę, zrobić co się da. I wróciłem z... Dobra, już mówiłem, że wróciłem, więc po prostu jestem nierozgrzany, nie myślę za bardzo. Po prostu ze względu na ponadtygodniową przerwę chciało mi się usiąść do Sekiro i mieć to już w końcu za sobą. I w sumie wyszło z tego to, że... Ale tylko nie to wolgórskie echo, na wszelki wypadek wziąć, żeby potem nie było, wiecie, że nie mogę opóźnionego gwizdu zrobić. A to co? A. Jeśli się uda, to mam gwarancję zwycięstwa, powiem wam szczerze. I... dobra. Tym razem, zamiast robić to co ostatnio, mam zamiar spróbować przymusić gościa, mówiąc wprost, żeby swojego własnego mistrza zrzucił w przepaść. Albo po prostu uczciwa walka. No to o co chodzi? Chcesz się ostatnio bierze, ja tu jestem zajęty graniem w jednorękiego wilka. No oczywiście siostra musiała przyleść. Dobra, cicho siostra, nie przeszkadzaj bardziej. Walki mi ułatwił, więc wiecie, może mój plan się od początku nie udał. Ale tak, połowa starcia kontra całe starcie, wiecie, no, wielka różnica. Jezu, siostra, ciszej proszę, tutaj jest nagrywanie robione. A chwalisz się tym z powodu... Śmierć! Siostra, zostaw to krzesło, bo mi hałasujesz za bardzo. No to idź szybciej i ciszej, proszę cię. Dobra. Tak więc odcinek będzie bardzo dziwny. Na spontanie, jak zwykle. Ale mamy koraliki. A to oznacza tylko tyle, że mam w końcu to, po co przybyłem. Nie przeszkadzaj. No to nie przeszkadzaj. Dziewiąty. Czyli gdzieś przegapiłem. Miejmy nadzieję, że da się jeszcze odnaleźć. Bo wiecie, no... chciałem mieć maksymalne życie. Tak więc chyba pora na przerwę, żebym sprawdził, gdzie ewentualnie pominąłem. Chociaż...
Czy jest sens? Ale nie, nie będę aż tak po achievementy biegł. Prędzej po prostu, jako że nie mam już pomysłów, to... Pora zająć się tym, co... Nieuniknione. Tak więc nawet nie będę więcej gadał, nic. Lecimy zmierzyć się z przeznaczeniem. Oczywiście, jeśli się nie uda, to robię przerwę na odnalezienie tego, co i jak i gdzie. Technikę zmieniam oczywiście na to, co jest potrzebne do Genichiro. I dalej próbuję, chociaż częściowo, wzorować się na tym, jak cheezować tego bossa. Bo tak się prawdopodobnie to nazywa. No i zapraszam na scenkę, tym razem jej nie pominę, jako że sam dawno nie widziałem, a no lubię takie scenki. Shinobi of the Divine Air, we meet again. Behold, the second mortal blade. Genichiro. If you think you can change Ashina's fate with such a thing, you are mistaken. Wolf. No one has the right to the dragon's heritage. It is no one's to bear. I wish there was another way. It's all right. One last time. Yes. Let's finish this. Jak zwykle domownicy znowu, bo siostra to za mało. Dobra. Dobra, Genichiro, chodź, kici, kici. No, skacz. Oczywiście, trafił dwa razy i już połowa życia zabrana. Wiecie co, nie, ja już czuję, że nie jestem w formie. Ale może jakoś się uda. Dobra. No, zablokowało mnie go strzał. Ktoś mi wytłumaczy, co jest nie tak z tą grą? Nie, niestety, prawdopodobnie się nie uda. Ale jeśli się uda, to na farcie. Oczywiście, strzela dwa razy. Mam blok uruchomiony, ani jednego razu nie zablokuję. Więc... Chyba, że tak marudzę, no, ale niestety. W ogóle zostawiam jeszcze jedna kwestia, bo jak widzicie tutaj... Genichiro ma to drugie ostrze śmiertelności. Szkoda, że nie było na początku, dajmy na to jakiejś opcji. Na zasadzie wybierz sobie kolor. Ale wiecie co, to sugeruje, że jakoby on miał zdobyć je wcześniej niż my. Skoro my widzieliśmy już tylko jedno. Albo drugie było ukryte gdzie indziej. No ale kontynuując, zastanawiam się, co się z nim dzieje, jak się walczy z Ishinem, bo... Nawet jeśli się z nim walczy, on niby je ma, to nie wykorzystuje jego możliwości. Ani trochę ich nie wykorzystuje, więc rozumiecie, no... Takie dziwne by było, żeby Ishin dalej je miał, skoro nawet go nie używa. No... Proszę cię, Genichiro, nie strzelaj z łuku, tylko skacz na mnie.
Grzeczny. No, rób hop. No, chodź. Dobra. Dobra. Chyba się uda. Stracą tylko trzech tyków. Dobra. No, skacz. No hop. Grzeczny chłopczyk. Jeszcze takie dwa skoki, może trzy. I skończyliśmy bitwę z Genichiro. Byli dwa. Przynajmniej półtora, ale no rozumiecie, o co chodzi. Dobra, mamy Yushina. Mamy Yushina. To znaczy teraz tylko trzy fazy. Pierwsza chyba najtrudniejsza. I was powerless, but Ashina will rise once more. The dragon blood searching through her veins. With this, Ashina's long night comes to an end. I w ten oto sposób Genichiro się zabija, żeby wskrzesić dziadka. To aż było widoczne wcześniej. Ale cóż, niestety. Gdyby Wil był mądrzejszy i pierwszy go zranił, to by tego nie było. No ale niestety, jak mówiłem, nie jest na tyle mądry. No i tu jest dowód na to, że on bierze to ostrze. Jakoś go nie używa. Więc takie trochę dziwne. Super. Nie, ja nie jestem w formie. Nie jestem w formie, naprawdę. Nie to, żebym kiedykolwiek był, ale... Wiecie, za domownicy naprawdę mnie zaczynałem wkurzać. Okej, okay, dobra. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, powiem wam. Ale może się uda. Nie, żeby nie było, nie spodziewam się, bym miał to ukończyć już teraz, ale no wiecie. Może to być miła niespodzianka. Chyba, że lepiej... Może lepiej niż się skupić na tamtym, będzie właśnie skupić się na odbijanie jego ciosów chociażby. O, dobra. Oj. Ej, ja tego ruchu nie kojarzyłem. Hmm.
Aha. No, no nie. Pierwsze wskrzeszenie zmarnowane. Mam już tylko jedną pastylkę i 5 tykw. Chamskie. Wiecie co? Nie, naprawdę. To było chamskie. Myślałem, że da się to przeskoczyć, a tutaj trzeba uciekać jednak przed tym. No ale dobra. Jestem w stanie to wygrać, tylko muszę być ostrożniejszy przy Genichiro. Próba po raz kolejny. Tym razem już bez scenek. Bez scenek powiedziałem. Dobra. Pierwszy skok zaraz powinien być. Dobra, na spokojnie. Tym razem się uda. Ja to czuję po prostu. Że jeśli chodzi o przynajmniej o Genichiro, to się uda. Zobaczymy, jak będzie oczywiście z Ishinem. Ale wiecie, najpierw trzeba jego pionkę pokonać bez... jak naj... po prostu bez strat najlepiej. Dobra. Jak na razie jest bardzo dobrze nawet. Dobra. Wow. Powiem szczerze, nie chciałbym zrobić kolejnego odcinka, jak tak myślę, bo nie wiem, co bym miał robić po prostu. A pokazywać wam ciągle moje porażki? Nie. Szkoda czasu. Więc będzie źle, to po prostu zainstaluję, jak mówiłem już tego moda, że jestem wytrzymalszy o połowę. Nie chcę. Ej, to było chamskie. Już było tak dobrze, ale nie no, oczywiście musiało się coś zepsuć. I znowu, podchodzi zamiast używać swoich super ciosów dystansowych. Nie wiem. Wiecie co, nie wiem, co się z nim stało. Że on po prostu nagle zaczął atakować ciągle. Normalnie. Nie wiem, czy szybciej nie przełamie jego postury niż to wszystko. Chyba szybciej będzie z posturą tym razem. No proszę. I mniejsze straty, bo tylko dwie tykwy. No i teraz Ishin. No, czemu bym tego nie skontrował? Jestem aż taki mały... ta ramka? Na kontrę, czy co? To już było dziwne.
Nie będę patrzył na jakieś dziwne taktyki czy coś. Zrobię wszystko po swojemu. No, to już był naprawdę... Nie, ja nie umiem chyba robić mi kill counter i tyle. Wow. Ale nie będę ukrywał, jest wspaniały. Jest wspaniałym szermierzem, w ogóle wyzwanie. Sprawia większe niż jak do tej pory każdy mój oponent, chyba. Ale to chyba... No... Dobra! Udało się! Teraz znam kolejną taktykę, która jest trochę ciekawa. I to jest właśnie punkt kulminacyjny. Tylko, że... Nie wiem, czemu trzymam dalej ten parasol. Wiem, że parasolem to ponoć można jakoś go łatwo skontrować, ale... Co, jak i gdzie, to ja nie wiem. Więc... No, wybaczcie, ale naprawdę... Aha! Dobra, chyba już wiem, do czego jest to parasol. Ta faza, jeśli na nie będzie jakaś szczególnie trudna. Jak tak obserwuję to wszystko. No tak, to nie będzie jakieś super ciężkie. Będzie wyzwanie, jak nic nie ukrywam. Powiem wam też szczerze, że tej fazy już kompletnie nie znałem. Jedyne co słyszałem o nich to, że właśnie tu parasol ponoć potrafi przejść całą fazę. Ale ja, jak widać, wolę iść po swojemu. Te, jak nic, to jest coś związanego z właśnie pistolecikiem, ta sztuka parasola. Nie sądzę, żebym go pokonał teraz, ale... Teraz, kiedy przynajmniej znam już jego fazę drugą, to może dam radę w końcu. No dalej, chodź. Dalej, Ishin, pokaż, na co cię stać. Nie mam już żadnego leczenia. Więc... Nie, dobra, mam jeszcze raz powrót do połowy paska. Dzięki wskrzeszeniu. Ale nie sądzę, żeby mi się to udało. No, nie. Dobra.
Nie, nie. Tak blisko. Ale widzicie? Ja mam szansę to wygrać. Jest 25 minut. Lecimy do 40. Jeśli się nie uda, następny odcinek już będzie albo czymś, co dowiedziałem się, że muszę jeszcze zrobić, albo będzie już prawdziwą, zwycięską bitwą. A przez to mam na myśli, że nie pokażę wam nic poza zwycięskim pojedynkiem. Więc po raz kolejny idziemy. I tym razem może nawet wyciszę mikrofona, spróbuję się skupić bardziej na starciu. No a tutaj było wspaniale, po prostu umrzyj, za karę nam to robię. Podejście numer kolejne, trzeba będzie zrobić. Jak nic. A czy wiesz co, mam lepszy pomysł. Spotkamy się już po Genichiro na Ishinie. Tak, do zobaczenia na Ishinie, tak będzie najlepiej. Genichiro pokonany! Dobra. Mniejsza o to. Teraz jest prawdziwe wyzwanie. Muszę się nauczyć odbijać jego ciosy. Jak się to nauczę... i nie będę ze stanlokowanym, to mogę jeszcze go pokonać. Im mniej już tych wskrzeszeń i wszystkiego, tym lepiej. O, super. Okej, okay, dobra. Dobra, na spokojnie. Ja pokonam już, no zobaczycie. Aha, dobra. Czyli jak robi taki ruch, to nie jestem w stanie zablokować jeszcze z moim timingiem. No, o tym ciosie zapomniałem, powiem szczerze. Dobra, teraz robi ten wredny cios. I idzie. Wow. Czy on się nauczył sposobu na Ishina? Tak. Pierwsze starcie z Ishinem już się nauczyłem. Mamy drugie. Dobra. Nawet nie wiem, jak tutaj walczyć do końca, ale może zauważę coś, co mi pomoże w tym. Dobra. Parasol może być dobrym rozwiązaniem, tylko muszę przygotować się na to, żeby go wyciągnąć od razu, jak już zaczyna strzelać. Okej. Okay. Rzecz jasna, o ile będzie strzelał, bo wiecie. Widzę, że on może strzelać. Więc poczekaj, co zrobiłem. No, nie. Dobra, druga faza Ishina jeszcze jest sporym wyzwaniem. Głównie dlatego, że jej nie znam, ale ja go pokonam. W przeciwieństwie do tego, co większość mówi, moim zdaniem ten boss jest... Trafił mnie, ale ja też go trafiłem tym, więc już chyba wiem, jaki jest na niego sposób.
Dobra. Trochę za dużo polegam na tym, na parasolce. Muszę nauczyć się na nim nie polegać. Aha, dobra, czyli po tym strzale zawsze robi ten cios. Okej, czyli teraz jest to. Dobra. Spokojnie. Ten zgubiony fokus mógł mnie zabić. Na szczęście tego nie zrobił. Dobra, druga faza. Nie. A więc... A więc to jest ten aspekt ostatniej fazy. Błyskawice. Nie wiem jak... Nie wiem co o tym myśleć, ale wydaje mi się, że... Tak naprawdę to prawie nic się nie zmieniło względem tego, co było ostatnio. O Jezu! Czyli ta masakryczna zmiana to są błyskawice. Przegrałem, ale tylko dlatego, że myślałem, że on będzie robił błyskawice. A więc... Wow. Mam 33 minuty, wiecie co, nie. I ja czuję się na siłach, żeby go pokonać. Tylko muszę przestać polegać na parasolce. Mam 2 wskrzeszenia, co prawda, więc pierwsza faza musi się obejść bez niego. Ale dobra. Widzimy się po Genichiro. I ponownie już po Genichiro. Wiecie co, nie wiem. Nie wiem, co ja tak mam... Pechofarta, że tak to nazwę, że... Z jednej strony już sobie dosyć dobrze radzę z tym wszystkim, a z drugiej zawsze jakaś lama się wkradnie, która... No wiecie, spowoduje, że jednak polegnę. Bo jak widać już mniej więcej się nauczyłem iść na przynajmniej tego. Jest to ma większy zasięg niż myślałem. No cóż. No nie. Wiecie co, nie, ja muszę pastylkę wziąć. Tykwa jest cenniejsza od pastylek. Po prostu czuję, że na tym Ishinie to jeszcze z pastylkami wyrobię, tam już nie. Dobra, teraz ten cios. Tak, i jak zwykle na przykład powitanie Ashiny w ten sposób. Okej, okay, teraz robi to. Więc robimy tak. I tak. Znowu ten cios, czyli oddalamy się. Czyli tak, tak. Okej. Okay. Mhm.
Sprytnie. Zapomniałem, że przyrząd tego czasu nie robi, jeśli jestem blisko. Pierwszy jesień pokonany! Wow! Wybaczcie, jeśli jestem jakiś super głośny czy coś, ale... Po prostu, wiecie, emocje. Dobra. Teraz znowu nie używam w ogóle parasola i też na tym przypłacam. Dobra, trochę ostrożniej. Nie mogę zmarnować wskrzeszenia, o tak po prostu. Dobra. No nie. I właśnie tutaj kolejna się wkradła taka dosyć spora lampa. Dobra. Wiecie co, nie wiem co ja mam nawet mówić o tym już. Ja po prostu wierzę, że... Że ja mam szansę go pokonać. Tylko muszę być naprawdę ostrożny, jak widzicie, bo... Jestem... Bo już nie mam wskrzeszenia. Persimona by mi się przydała, o ile jakąś mam. Są ten owocek, nie pamiętam, co się nazywa. Oczywiście nie ma, więc... W takiej sytuacji to jest jedyne, co mogę zrobić. Okej. Spokojnie, jakoś muszę go pokonać. Dobra, na spokojnie. Ja to muszę zrobić, po prostu wierzę w swoje możliwości. Dobra. Jest takie emocje, normalnie jak na grzybach. Nie, wow. Powiedziałem się, że może dzisiaj osiągnę drugą fazę, ale... Wiecie. Ja tutaj jestem już na etapie, gdzie trzecia faza jest dla mnie już znana, więc... Dobra.
Więc to jest druga faza, tylko już taka ulepszona. Dobra. Mam jeszcze 3 użycia parasolki. Dobra. No, to było wredne. Złapałem ją. Dobra. Mam jeszcze pastylkę? Mam. Ostatnia możliwość na pastylkę. Panie i panowie, mamy to! Nie wierzę! Udało się ukończyć Sekiro! Nie wierzę! Tak więc... Więc, pozwólcie, że teraz spróbuję zrobić kopię zapisu, bo najprościej w świecie chcę wam pokazać wszystkie zakończenia, które są po tym wszystkim. Wspomnienie święty Ishin. O, jakaś tak technika walki. Dobra. I tam chyba trzeba iść do Kuro i robi się zakończenie. Tak więc... Jak mówiłem, dajcie chwilę, ja robię kopię zapisu teraz i zobaczymy wszystkie 3 zakończenia powiązane z tym wszystkim. Tak więc zrobiłem to, mamy zapisa. Teraz idziemy już dokonać zakończenia. Oczywiście najpierw robię to, które chciałem, czyli zamrożone łzy, a potem zajmiemy się pozostałymi. Oj. Dobra, daj smocze i zamarznięte łzy. Smocze i pachnący kwiat. Smocze i zamarznięte. Udało się. Wiecie co? Jest dużo, dłużej niż chciałem, ale... Udało się. Mam to, co chciałem. Ukończyłem Sekiro zakończenie w sposób inny niż Shura. Wow. Take the dragon tears. Najpierw to, potem zobaczymy to z gałęzią, a potem dopiero idziemy zobaczyć to najpodstawowsze. Nie wiem, jak to działa, chociaż na logikę w tym z gałęzią ginie wilk, w tym pierwszym Kuro, a tutaj nie ginie nikt. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy, wiecie, no, ja nic nie wiem tak naprawdę, poza tym, co mówiły postacie. Lord Kuro, may you be at rest. Allow me to hold you in my heart. A więc ona. A więc ona go wchłonęła? Okej. Okay. Wow. Nawet nie wiem, czy... Co mam powiedzieć poza tym, że wow, jestem po prostu z siebie dumny. Everyone, it is time. I must depart. The journey to sever our ties with fate. Wow.
will be a very long one, indeed. And yet, you still wish to join us. I do. Czyli wilk jest lojalny do końca. Shinobi of the Dragon. Znaczy Shinobi. Know that Kuro shares my joy. Let us depart to the west. Nie wiem, czy ona w ciąży jest, Kuro, czy co? Nie wiem. Nawet nie wiem, czego bym się spodziewać, poza tym, że... Wow. Zakończenie jak nic zadowalające. W sumie niepotrzebnie wam gadam, ale nie potrafię po prostu się zamknąć po tym, jak udało mi się ukończyć Sekiro. I tak pełnoprawnie ukończyć. No i odblokowano osiągnięcie, Smog wraca do domu. No więc, takie malutkie podsumowanie. Jak mówiłem, Sekiro jest wspaniałą grą. Moim zdaniem zasłużyło na grę roku. I oprawa audiowizualna, i fabuła, wszystko po prostu super. Bardzo trudna. Zresztą widzicie, mi to zajęło cały rok w sumie prawie przejście jej, w czasie kiedy inni to robili dużo szybciej. Ale nie mogę nic więcej powiedzieć poza tym, że po prostu no... Gra jest zadowalająca, satysfakcjonująca, jak już uda się ukończyć. Jakiś tam element, bossa czy coś. Ale nie będziemy dłużej tutaj patrzeć na napisy końcowe. Nie zaczynamy drugiej rozgrywki. A, czyli mogę tu jeszcze sobie uzupełniać wszystko. Okej, okay, fajnie. W takim też wypadku zatrzymujemy tutaj nagranie znowu i widzimy się na następnym zakończeniu. A więc dobra, teraz poświęcamy siebie, by Kuro mógł żyć. Jest to chyba... Nie najlepsze zakończenie, ale... No najlepsze już widzieliśmy, tak szczerze. Zmoczę łzy i pachnący kwiat. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało chociaż fragmentalnie inaczej. Że będzie widać ten kwiat i w ogóle. Czyli on je zmieszał chyba, patrząc na kolor. Zmieszał je z kwiatem po prostu. Teraz go odkłada zamiast iść z nim dalej. I tak. Popełnia samobójstwo. Po to było ocalić swego mistrza i resztę świata. Chociaż jak wiemy, nie do końca to... Jak wiemy, nie do końca to zadziała. Dobrze według tego, co mówiło nam dziecko Wód Odnowienia, ale... Słychać to w głosie wilka. To poświęcenie. Pewnie to jeszcze nie wszystko. Ale jeśli wszystko, to zakończenie takim moim zdaniem trochę wybrakowane. Nie, wiedziałem, że coś jeszcze będzie. A, i tu mu zrobił grób nawet, pewnie Kuro. Zgaduję, że jest z Emmą. Albo to jest tylko Emma? Nie wiem. Czyli Emma. Aha, a tu jest Kuro. A więc on dorósł. Wow. Tego bym się nie spodziewał. Też satysfakcjonujące zakończenie jak na razie. A może to jest on tak samo, tylko że... Nie, mi się wydaje, że może taki sam, tylko nie wiem, czemu jakiś taki wyższy się wydawał. Ja już nie wiem, może jest starszy, może nie. Że tak jak pokazuję, to wygląda na to, że jest starszy.
chociaż nie wiem, już sam. Okej. Okay. Wow. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć o tym zakończeniu. Oczyszczenie. Widać, że Wilk się poświęcił w imię większego dobra. Że Kuro nie chce z tego zrezygnować. Napisów dalej nie oglądamy. Ale... No brakuje mi takiego trochę przytupu, które było w tym moim głównym zakończeniu. Tak więc dziękuję bardzo za kolejne. Widzimy się już w ostatnim zakończeniu. I chyba to będzie najdłuższy odcinek swoją drogą. Dobra, to ja robię kolejne cięcie. Dobra, więc teraz chyba najbardziej negatywne z tych zakończeń. Podstawowe w sumie na ten wątek. Jak mówiłem, chyba najbardziej negatywne. I kolor jest taki sam jak w tamtym zakończeniu. Tylko, że nie ma płatków kwiata. A te mroźne łzy zmieniły kolor na taki bardziej biały. Te... niestety. Najsmutniejsze ze zakończeń. Tak, najgorsze z zakończeń. Oczywiście mówię o tych, bo Shura jako taka jest gorsza. Może kiedyś jako bonus wam ją pokażę. Ale nie obiecuję tego, bo... Ach, wow. Tak, teraz już mam dowód na to, że to jest najgorsze. I teraz on został samotnikiem w tej świątyni, rzeźbi Buddę. I też może go czekać podobny los do poprzedniego rzeźbiarza. A, ręka. No doubt, the day will come. When a shinobi arrives, seeking strength. Wow, dobra, też fajne zakończenie, ale... Jak nic... Widać, że wilk trochę podupadł na duchu, załamał się. Tak więc teraz już mogę oficjalnie powiedzieć. Dziękuję wam za cały spędzony wspólnie czas. Dziękuję za to, że oglądaliście moje nieudolne granie w Sekiro. Dwa sezony, cały rok. Ale idealnie, na zwieńczenie całego roku udało się ukończyć, można powiedzieć, flagowy tytuł dla mojego kanału, jak na obecny moment. Sekiro. Mówię, wspaniała gra. Każde zakończenie też ma jakąś głębię. Po prostu jedna wada naprawdę, moim zdaniem, ta trudność, że są rzeczy, których trzeba się nauczyć, są rzeczy, które da się ogarnąć instynktownie, a są rzeczy takie jak dla mnie bezgłowi, których nigdy nie pokonam. Tak więc przeczekajmy, aż przylecą napisy i na tym będziemy już kończyć Sekiro. Chociaż mógłbym wam powiedzieć jeszcze może, jakie mam plany, bo w sumie to jest dobry moment, takie zwieńczenie kolejnego punktu. Więc jak już mówiłem przed wyjazdem na ogłoszeniach świątecznych, zbliża się czas na Portala 2 oraz inne gry. Jakie? No mam kilka na celowniku. Między innymi te, które z Humble Monthly dostałem. Może coś z Epic Games. Wiem, że wiele z was nie będzie pozytywnie to spoglądać, ale no jednak. Jak na osobę, która nie ma grosza przy duszy,
a chcę zaistnieć na YouTubie, muszę chwytać każdej gry, którą po prostu mam. Ale mniejsza o co. Teraz mogę wam powiedzieć tyle. Przyszły rok na pewno będzie dużo bardziej owocny niż ten. Gdyż czuję teraz podwójną determinację, by dalej brnąć w YouTuba. Jeśli udało mi się przejść Sekiro, ukończę każdą prawdopodobnie grę, którą tylko postawię przed sobą na YouTubach. Wcześniej czy później. Ale mam nadzieję, że nie zajmie to całego roku. Napisy dalej lecą. Ale wiecie co, ja już po prostu nie mam co mówić, więc pozwólcie, że po prostu się wyciszę. A wraz z końcem napisów po prostu odcinek zostanie zakończony.